Tym razem wyjaśnię Wam, jak to jest z potęgowaniem zera. Ile to będzie 0 do potęgi pierwszej? Przypominam, że potęgowanie możemy zacząć od zapisania jedynki i dalej zapisujemy mnożenie tyle razy, ile nam mówi wykładnik. Czyli jeden raz mnożymy przez 0. 1 razy 0 to jest równe 0. Dla jasności zrobię drugi przykład. 0 do potęgi drugiej. Ile to będzie 0 do potęgi drugiej? Zaczynamy znowu od jedynki i teraz dwa razy muszę pomnożyć przez siebie 0. To jest 0 razy 0. Cokolwiek razy 0 jest równe 0. Widzisz tutaj już pewną własność? Jeśli podniosę 0 do dowolnej potęgi innej niż 0, czyli 0 do potęgi, czyli do liczby, liczba różna od 0, inna niż 0, różna od 0, to w wyniku zawsze otrzymam 0. Proste, prawda? Zapiszę, to jest taka reguła. Warto zapamiętać. W porządku. A co jeśli jednak podniosę 0 do potęgi 0? Jesteś dociekliwy i na pewno chcesz wiedzieć, dlaczego tutaj nie mogłabym napisać, że 0 do jakiejkolwiek liczby. Odpowiem na to pytanie za chwilę, posłuchaj. Jeśli 0 do czegokolwiek innego różnego od 0 daje nam 0, to dlaczego 0 do 0 nie da nam 0? W poprzednim filmie mówiłam, jeśli oglądałeś, że liczba różna od 0 podniesiona do potęgi zerowej daje nam 1. Mamy tutaj zatem konflikt. No bo jeżeli 0 do potęgi zerowej skorzystamy z tej reguły, to powinno być 0. A jeśli skorzystalibyśmy z tej reguły, jeżeli można byłoby ją uogólnić na wszystkie liczby, to by miało dać 1. Zatem jest konflikt. Z tej reguły mamy, że 0 do zerowej byłoby 0. Czyli jeżeli byśmy to skorzystali, to byłoby tutaj równe 0. Skorzystalibyśmy z tego, to powinno być równe 1. Ale tak nie jest. Matematycy przyjęli, że takie wyrażenie 0 do potęgi zerowej nazywane jest symbolem nieoznaczonym. To jest symbol nieoznaczony. Jako ciekawostkę powiem Ci jeszcze, że 0 przez 0 to jest również symbol nieoznaczony.